było możliwości. Oczywiście mając tutaj ten problem z rozkopaniem, z błotem, z tą ciężarówką, która ugrzęzła w tym błocie i z wyciąganiem jej traktorem, czyli takim wielkim ciągnikiem. Więc poranek był bardzo taki intensywny. No i później no, nie było możliwości właściwie nic robić, więc miałam taki dzień raczej wolny. Jeżeli chodzi o dzisiaj, no pogoda się poprawiła, jest pochmurno, jest wietrznie, ale jest w miarę ciepło i mogę spokojnie, spokojnie sobie wrócić do moich następnych fraktali. Dzisiaj będę tutaj ten fraktal robić przy murze, postaram się, zobaczymy jak mi to wyjdzie, ile uda mi się zrobić. Tu jest o tyle szczęśliwie, że ten teren jest tu wyżej i nie muszę już kopać tak troszeczkę, gdzieniegdzie wierzchnią warstwę zdjęłam, tą darń. Tam dalej będę musiała zdjąć, bo jest jeszcze wyżej, ale tutaj jest ok, tu nie muszę dużo kopać, więc jest ok, będzie szybciej. Piasek mi przywieźli, to już widzicie, już mówiłam. On jest taki bardzo drobniutki, taki żółciutki, bo tamten, ten poprzedni, jak widać, jest taki szary i dużo kamieni ma. Ten nie ma żadnych kamieni, jest po prostu bardzo delikatny. Więc będzie to inna jakość już tego betonu. Zobaczymy, ile będę musiała go użyć, bo on taki się wydaje no, bardzo, bardzo delikatny i drobny. Zobaczymy. Właśnie jedno wsypałam, teraz chcę drugie wsypać. I zobaczymy jak to, czy ta sama ilość będzie potrzebna. No będzie łatwiej mi mieszać bez tych kamyków i tak dalej, ale zostawiam to z kamieniami, bo ja później sobie to przesieję i te kamienie będą mi potrzebne, bo będę robić fajne ornamenty później. Nie w tym roku, już nie dam rady pewnie, w przyszłym roku na wiosnę, na tej wylewce mojej. One mi się przydadzą po prostu do ozdoby. Mam takie pomysły na ten temat. No i tyle, co tu dużo powiedzieć. Jeśli chodzi o tą drogę, to nagram osobny filmik, co tam dalej będzie z tym. Bo już jakby zajęłam się sprawą, i nie się zajęłam. Samolot leci, jak helikopter. Ważne. Biorę się do roboty, bo dzisiaj rzeczywiście jest taki dzień, już pierwszy po tych deszczach, gdzie mogę spokojnie zacząć dalej kolejną moją wylewkę, fraktal. I tyle. Chciałabym coś powiedzieć, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Jakby nie ma żadnego przekazu, więc przekaz może będzie na samym końcu, zobaczymy. Cokolwiek tam we mnie się urodzi. Na razie biorę się do roboty i cieszę się z tego słońca. Naprawdę jest zupełnie inny dzień niż wczoraj. No to dobra, na razie biorę się do roboty. Thank you.
No to do zobaczenia, moi kochani. Do jutra, mam nadzieję, przy 25. I tyle. Jestem zadowolona z tego, co dzisiaj zrobiłam. Podoba mi się. I zobaczymy się za chwilę na mojej relacji z tej rozjechanej drogi. To na razie. Pa.